trenerze, dzisiaj trening z najzdolniejszą młodzieżą z Akademii Piłkarskiej Młoda Gieksa. Proszę powiedzieć, czy to ważne, żeby trener pierwszego zespołu, a także cały sztab przyglądał się i pomagał w trenowaniu tych najzdolniejszych? Ja myślę, że jest to na pewno sensowne i spójne z tym, co chcemy robić. Polityka jest taka, żeby gdzieś tą najzdolniejszą młodzież po pierwsze do klubu przyciągnąć, po drugie wyszkolić, po trzecie dać szansę w pierwszym zespole i żeby te wszystkie elementy się gdzieś łączyły. Na pewno jest potrzebny kontakt zarówno sztabu, jak i władz klubu pomiędzy akademią a pierwszym zespołem. Dyrektor sportowy czy ludzie zaangażowani w pion scoutingowy obserwują naszą młodzież. Młodzież jest zapraszana na treningi do pierwszego zespołu, ale też działa to też w drugą stronę, że myślę, że motywacją do pracy będzie to, jeśli takie treningi razem z trenerami z pierwszego zespołu będą prowadzone. Także jak najbardziej cieszymy się, że jesteśmy tutaj i będziemy się właśnie przyglądać naszej młodzieży. Trenerze, dzisiaj trening z udziałem sztabu pierwszego zespołu GKS-u Katowice, a także z udziałem młodzieży z Akademii Piłkarskiej Młoda Gieksa. Proszę powiedzieć, jakie roczniki biorą udział w tym treningu? Są to chłopcy z rocznika 99-2000 oraz najzdolniejsi chłopcy z Akademii z młodszych roczników. Proszę powiedzieć, czy to jest ważne, żeby członkowie sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny interesowali się tą młodzieżą, uczestniczyli w treningach i podpatrywali tych najzdolniejszych? Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa ze strony klubu. Trener pierwszego zespołu ma wgląd do, tak jakby to jest pierwsza drużyna pod drużyną seniorską, dlatego myślę, że to jest super sprawa i dla chłopaków, i dla trenera pierwszego zespołu, że ma chłopców pod kontrolą.